Halo, halo widzowie, i z tej strony Zakon Świtu, już w 45. odcinku serii tak gramy z Zakon Świtu. Tym przed naszym krwawym jesionem. Taki mroczny drzewiec. Wtedy jego serduszko, jego serce lasu, czy jak to się nazywało. Leśna kapita, spódnie do duży świętący zielony klej, no to musi być serce lasu. Zabierz serce lasu, teleportuje do swojej dłoni zielonym światłem, olbrzymi krwawy jesion. Rusza się w twoją stronę, razie pomrokując. Powiem, wkurza nas. Opinion 30. Ma spore obrażenia. Jest bardzo odporny na magię. Pamiętam, że tutaj robiłem wiele wieżyczek i w ogóle całą armię, żeby go jakokolwiek zniszczyć. Pamiętam, jak to się właśnie robiło i nawet po zabiciu go, bo się udało mi go raz zabić, ale tylko raz. Po zabiciu go i tak on się pojawił tutaj na przez portalu się pojawił i powrotem nas gonił. Także no... O kurde. Ziewać się chce. Czekamy, jak sobie nadamy krwawi, bo no strasznie powolny jest niestety i... No, musimy czekać, nie wiem, do nas przybiegnie. Ja go muszę na pewno puścić tutaj tak, żeby po prostu ostrza atakował. Musiałbym go wysłać gdzieś tutaj, żeby tą wieżę najpierw niszczyły, potem resztę ostrzy. W ogóle zdobyliśmy czar wzmocnienia na poziomie 9. Fajnie. Jest to powinność. To jest wzmocnienie. Mag przez krótki czas staje się niezwyciężony. Impresji. Niezwyciężony. Pamiętam, jak to się chyba, że jesteśmy nieśmiertelni, coś w tym stylu chyba. Zanim to do nas pobiegnie, to może tylko sobie ostrza tutaj załatwię. Morda się trze. To by się niby nie wyspał, a godzina 11. Dobra, rusz tą dupkę. Przyspieszymy czas, dobrze, ta opcja jest. Bawię się. Ciap, 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 ciap. Dobra. No już przybliża się do nas. Nie czy ta czarna wieża będzie mi teraz chwytała. Zobaczymy. No, może mnie chwycić. Szybko run. Krwawy jesień zaczął atakować ostrzy. Bardzo fajnie. Właśnie mówił, że on nie może się ruszyć, bo musi pilnować swojego klejnotu. Jedynym sposobem właśnie było ukradnięcie tego klejnotu i krwawy się wtedy goni nas przy okazji. Może niż obóz wroga. Kuleszko. Ruszył się. Budynków nie niszczy zbytnio jakoś. Miałby tą czarną wieżę atakował, to byłby spoko. Ma to dalej nas goni. Gdyby taka czarna wieża nad nim zabiła. Jemu bardziej uciec. Idzie na nich? Idzie, dobra. Pięknie tej. Paweł jeszcze niszczy wieżyczkę. Patrzcie się, jakie ma obrażenia. Taki właśnie mroczny drzewie nam pomaga cały czas, aby elegancko, kurde. Kuba, on jakiś inny jest. Jeden obóz zniszczony, ostrzy. Praktycznie. A teraz musimy się trochę od niego oddalić, żeby niszczył ten obóz konkretnie do końca. Trzeba pamiętać, że właśnie on też nam będzie nas atakował, to trzeba będzie nam zadał ogromne obrażenia właśnie. O, po 160 coś. No, sporo obrażenia. Teraz tak, ja się udam po tego Kithara tutaj. Będzie kolejny obóz do zniszczenia. Krwawi jesion, goni nas dalej. Nie mogę wysłać naszego niewolnika, a? Dobra, nasza armia niech się powoli zbiera, może być przydatna jeszcze. Jest to serce lasu. Przy okazji szafir. Że nie mogliśmy nie kupować w sumie szafiru. No ale złota mamy sporo. Kurde. Dobra, kolejny wydawca zabity. Potrzebuję przejść tutaj jakoś obok tych ostrzy. Żeby nas czarna wieża nie zabiła. Powie się tutaj walczy. Ostrze nie mają szans. Dobra, ja sobie poczekam, on sobie to zniszczy wszystko, bo raczej nawet nie będzie ruszał, bo jesteśmy do niego dość daleko oddaleni. Tutaj nasz jeszcze nie przed, już biegnie Skerg. Jeśli chodzi o naszą armię, to co? Piąty. Niech będzie tak. No, zniszczą tylko czarną wieżę, kolego. Tyle mi chodzi tylko. No, niszczę sobie powolutku, fajnie. Elegancko, niż u czarną wieżę. Ale będzie nas gonił? Oczywiście, że będzie nas gonił, bo już nas zauważył. Tutaj będzie najgorzej, żeby jakoś się wieżę zaatakował. Mhm. Dobra. Teraz tak to tak zrobić, żeby ta wieża będzie gdzieś taki szeroki obszar. Chyba, że zatokuję tylko ostrza po prostu i ucieknę mu szybko. Nie no, bo będzie nas gonił dalej. No właśnie, to myślałem. A, niestety. Czarna wieża nas zabiła. Ten ćwok pewnie wrócił się, no właśnie. Troszkę nas było naszego doświadczenia. Niestety. Chyba, że właśnie nasza armia by jakoś... nasza armia by... podgoniła go do tego? Jak trzeba będzie zrobić jakoś. Bo tam nie wydaje, że ryzykował naszym bohaterem, bo my będziemy ginąć i tracić doświadczenie. Troszkę doświadczenia właśnie straciliśmy przez to. Ale to będzie gonił, gdy nasze jednostki ma na raz. Albo na dwa. Chociaż jakbym mu oddał serce lasu, to on wtedy chyba wróci. Trochę przykre właśnie w Spellforce, że... Już tutaj. Że właśnie po zabiciu się traci doświadczenie. Fakt faktem, no nie ma końca gry, bo jesteśmy praktycznie nieśmiertelni. Teraz tak, żeby... Idzie? Idzie, dobra, zajebiście. Sobie tak w razie było jeszcze tutaj prześlę parę jednostek. Chyba jeszcze ten obóz cały ostrzy i będzie git. Potężny, krwawy jesion. Niebieski jesio, zawsze go nazywam jesio na początek. Nie no, chyba wtedy będzie niszczył powolutku. Żeby ten cały obóz cały zniszczył, o to mi chodzi. No nie no, ładnie wraca. I teraz dupę. Teraz się muszę tutaj wrócić, kurde. Ale przynajmniej już wejście tutaj otworzył mi. A ja z tego się spodziewałem właśnie. No. Ja się już wycofam. Pod swoją armię. Niż tam obóz mnie ostrzy, gościu. Tutaj niszczy te czarne wieże. Czarne wieże zniszczy, to będzie spoko. O to mi chodzi. Takie twary wyczyszczone w poprzednim materiale. Reszta wedowstwa zabita w tym. Nie tylko ostrze, krwawie się musi się załatwić. Na czarne wieże i idzie spoko. Osuję, mam nadzieję, że tylko będzie niszczył już. Ja się wrócę pod ten klejnot już, tylko pod co serce całe. No, także do Doliny Szarą będzie już czarna wieża zniszczona. I tylko te trzy czarne wieże zostały do zniszczenia. Powie się, dawaj, 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 nie przestawaj. Krwawie się zniszczył wszystkie te łobozy wroga, że mogę mu dać to serce, tego serce, odłóż serce na miejsce. Spada serce Clay natomiast rozbłyska zielonym krawieściem, wydaje się bezchwiejnie ulgi. Tak, jego Jim. Jeśli chodzi o tą mapkę, to tyle. To zobaczcie przedmioty, skrzynki podległych przeciwników. I żywy las mamy ukończony. Krowy się sobie wraca na miejsce. Ile dalej z tego kryształku. Jest zadowolony pewnie, że pokonaliśmy tutaj z jego pomocą ostrzy, jak i pokonaliśmy kitharów. Także zajebiście. Tak. Spoko. Szkoda, że właśnie akurat musiałem zginąć. Mogę od razu armię wysłać, żeby żeby goniła żeby nasza armia gonił krwawy jesion, a nie mnie. No to jakoś wyszło. A trochę zachodziłem expa, ale niedużo. Mamy dziennik zadań zaktualizowany, żeby las przejść przez pole do szaru. Proszę, zobaczymy, tutaj jest w skrzyneczce. No i są plany mrocznych elfów. Ostatnie, także mamy tego czarnoksiężnika, który kosztuje 140 arii. Jest to ma ofensywny mag wyposażony w szatę, dwuręcznik magiczny, kostur, czar śmierć. Jego sporo trzeba budynków. Jest praktycznie bezużyteczny, niestety, z tego względu, że śmierć nie zawsze trafia wrogów. Dodaje sporo obrażenia, ale właśnie nie trafia wrogów tak często. Praktycznie w ogóle nie trafia. I trzeba długo trzeba czekać na ten czar. Przeważnie walczę wręcz. Także lepszą opcją już sobie zaoszczędzić trochę arii i szkolić dalej czarowników. Zadają bóle mniej obrażeń, a używają go częściej. Mamy hutę, to do wytworzenia wiadomo więcej żelaza. Mamy tutaj także duże kwatery. Także tak właśnie ludzie, mamy aż tutaj 3 sloty na budynki. I mamy postracha, który jest taką jakby lepszą wersją nekromanty. I tak, on kosztuje 100 księżycowego srebra i 60 arii. Jest to wojownik walczący wręcz, wyposażony w zbroję i 2 jednoręczne miecze. Wszystko z księżycowego srebra, magia i przywołanie zjawy, Boże sługę ożywieńca. Także jest to też właśnie dobra jednostka walcząca wręcz. I przy okazji przywołuje sobie jakichś pomocników. Tak, nekromanci. Dobra. Jeśli chodzi o żywy las, to tyle. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się i na razie. Widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku już z ostatniej mapki. Tylko zmienię tutaj runę na poziomie 15. Mamy wszystkie. Niewolnik, robotnik orków, troli, elfy, krasnolud, robotników, krasnoludów i robotników ludzi. Dobra. Super, także na razie.